I pojawia się tu zielony szlak. Nie ma kropki, ale to nim będziemy szli. Zapraszam Was na kilkudniową przygodę z zielonym szlakiem Szklarska Wałbrzych. A i w końcu ruszył na szlak. Taki średniodystansowy szlak, rzekomo ma 111 km. Piąty co do długości szlak w polskich Sudetach. I co? I grzejemy nim. Wystartowaliśmy ze Szklarskiej Poręby Górnej. Ja niecały kilometr chyba po mieście i na szczęście już udało się w taką urokliwą tutaj ścieżynkę skręcić. No i jak jest kapelutek na głowie tego prawie że łysego już gościa, no to wiedzcie, że coś się dzieje, że jakiś trekking na poważnie. Tak, jest plan na 4 dni wędrówki. Zaciskam teraz kciuki, żeby to wszystko się skończyło w 4 dniach, żeby wszystko wyglądało jak należy. Może słów kilka, o co chodzi w ogóle z tym szlakiem. Dlaczego tu się znalazłem? Sam bym chciał to wiedzieć, Stefan. A tak po prawdzie to już gdzieś od ponad roku, gdzieś tam z tyłu głowy siedział mi ten szlak, tak żeby sobie wypaść, właśnie go podzielić na 3-4 dni. Wybraliśmy opcję 4-dniową. Mam nadzieję, że uda się wszystko wypełnić. Warunki kontraktu między mną a mną. Między moimi planami a ich realizacją, może tak. I co? Pomysł jest taki, że po prostu trafiła się majówka, a że udało mi się z czcigodną małżonką dogadać wolny termin, że mogę iść na spacer, na 4-dniowy spacer z psami, no to idę i dzięki Wifix za przepustkę tak zwaną. Ależ tutaj urokliwie jest początek taki mocno efektowny, bo popatrzcie, było trochę błotnistych terenów, w dole rzeczka, jest jakiś pomościk, udogodnienia, no klasa, Szklarska Poręba. Tu jak widzicie, wzdłuż mojego lewego ramienia cały czas idzie droga dojazdowa do Szklarskiej. Tak trochę psuje ona krajobraz, no ale jakoś ludzie muszą się przecież poruszać. Nie o tym. Było rozwidlenie szlaków. Niebieskiego z zielonym, ja w lewo. Zielonym, niebieski, a chyba z czarnym. Prowadził chyba na wodospad Szklarki. Wydaje mi się, że tu gdzieś jesteśmy w okolicach tej atrakcji turystycznej. Nie idę tam. Idę zielonym, idę swoim. Plan jest taki, żeby przejść ten szlak. Nie za wiele, żeby zbaczać z niego. Jeszcze się biję z myślami, czy chcę dzisiaj depnąć na chojnik, bo będziemy w jego okolicach przechodzić. Ale zobaczymy, jak to będzie z kondycją. Myślę też o psach. Niemniej i tak liczę, że szlak sam w sobie zaoferuje całkiem sporo. I odpowiadając sobie na pytanie, dlaczego wybrałem właśnie ten szlak, tak pomyślałem, że będzie on doskonałą alternatywą dla szlaków zatłoczonych w trakcie majówki. Co prawda, wyruszałem ze Szklarskiej, trochę ludzi w pociągu, ale mam zamiar dojść dzisiaj do Karpacza, tam jest obankowo skrajne zatłoczenie turystyczne. Nie wiem, czy dobrze idę, czy tu powinienem iść schodkami. Chodźcie, zobaczymy. Chodźcie. Pszt. Może tu jakiś widoczek będzie. A jest, patrz ta. Hu. Thank you.
liczne formacje skalne, nazywają się tutaj, widzę, kociołki. Miejsce, z którego przeszliśmy tam, nazywa się Złoty Widok. Ktoś taki taras widokowy wybudował, a my taką piękną drogą. O, ktoś z psem, pierwszy turysta. Co oznacza ten znak? Uwaga, ropuchy! Niech mi ktoś wyjaśni. Jakiś znakarz może nas ogląda, albo ktoś ogarnięty. Po co są sprayowane, zamazywane znaki szlaku i pod spodem malowane świeże? Ewentualnie na niektórych drzewach w ogóle są zamalowywane i dopiero gdzieś tam parę dziesiąt metrów dalej jest kolejny ze znakiem. Nie wiem, czy to są drzewa, miały być przeznaczone do wycinki i zamalowywali i mieli później malować na nowych, ale się jednak rozmyślili. Nie, no chyba nie. Chyba też nie chodzi o celowe wprowadzanie w błąd. Ale tutaj klimacik. Wędrujemy sobie takim lasem. Bardzo cichym, bardzo spokojnym. Totalnie odludne miejsca. Już wiem, że przynajmniej pierwszego dnia naszej wędrówy wybór na majówkę tego szlaku to było coś bardzo dobrego. Bardzo. Nie widzimy ludzi gdzieś tam przy miejscowościach, jacyś pojedynczy spacerowicze z pieskami. A tak, no to kurczę, no naprawdę sielsko. Ptaki śpiewają, czuć wiosnę. Tutaj ta wiosna trochę później dociera. Jeszcze ten opad liściowy taki postjesienny, żeby nie powiedzieć pojesienny. Kwestia logistyczna z tym szlakiem jest taka, że jest on niesamowicie dobrze skomunikowany z Wrocławiem, bo i ze Szklarskiej, i z Wałbrzycha dostaniemy się linią kolejową z Wrocławia. Ja natomiast, no dzisiaj trochę perypetii miałem. Wybrałem jednak taką drogę, żeby jak najmniej z psami jeździć pociągiem, więc dojechałem sobie samochodem do Wałbrzycha i stamtąd wsiadłem w pociąg relacji Wrocław-Szklarska, oczywiście przez Wałbrzych, tylko po to, żeby 2 godziny z małym okładem i tylko ten jeden raz jechać pociągiem. Co się okazało? Strasznie nie lubię łamać jakichś tam regulaminów, przepisów, a trochę musiałem je lekko nagiąć. Czytając gdzieś regulaminy przewoźnika, którym dostałem się do Szklarskiej Poręby Górnej, dowiedziałem się, że niestety jedna osoba, jeden opiekun, jeden pies. No nie można jechać tak jak ja, ale no ja też nie miałem innego wyboru. Jeśli chcę jechać, to muszę brać 2 psy. No muszę, po prostu nie mam innej możliwości. No więc jakoś próbowałem pokombinować, że niby jadę z żoną, ale żona za nie mogła, jakby ktoś pytał. I kupiłem bilet na 2 osoby. Dzięki temu miałem przez aplikację, przez stronę internetową w zasadzie możliwość zakupienia 2 biletów dla 2 psów. 4,50 przyjemność za pieska, taniej niż rower. No ale prawnie tak to wyglądało. Jeszcze pani konduktorka zapewne przymknęła oko w tym wypadku na regulamin, za co bardzo dziękuję. Natomiast bardzo restrykcyjnie, dwukrotnie krzyczała do mnie, żeby pies koniecznie do samego końca, żeby psy w kagańcach. No i były w kagańcach. Cierpią te takie grzeczne pieski w takich kagańczykach. No ale były, ale były. A poza tym, no tak troszeczkę chyba demonstracyjnie byłem sprawdzany 2 razy w ciągu, nie wiem, 10 minut z biletem. No później jeszcze sokiści wleźli do pociągu, pociąg stał, coś tam sobie wypisywali, gapili się na mnie z tymi psami, jak tam siedzę. No i tak serducho zabiło. No nie lubię takich obejść, takich kruczków, kurczę. To prawo powinno być dla człowieka, niestety ja w tym wypadku innego wyboru nie miałem. Na szczęście już jeśli uda się dojść do Wałbrzycha, to tam już mamy powrót swój samochodowy, jeśli oczywiście samochód będzie stał na swoim miejscu, bo Wałbrzych trochę nie za dobrą sławą jest owiany. Natomiast odpukać w niepomalowane. Dziś pukniemy. Ach, to drzewo jest pomalowane, ale ta buczyna nie jest. Patrzcie. Bez cienia przesady powiem, że jak już teraz widzę takie coś na szlaku, no to wiem, że jestem on track.
No kurczę, komuś się chciało sprejować, a może kogoś wkurzył ten zielony szlak i tak chciał go zamazać, zniszczyć. Wymazać go z pamięci i z drzew. Może Stowarzyszenie Znakarzy popisuje się, że dostało nowe farby i dlatego tak robią. Dobra, głupawka się zaczyna. Pierwsza dycha za mną. Przyjemnie, bardzo przyjemnie. To już gdzieś będzie 1/3 na dzisiaj zaplanowanej trasy, bo dzisiaj 31 w planie. No, o, jakieś dzwony. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła, którędy do raju ogłaszają. Zna ktoś? WW? Do muzyki WW trzeba dorosnąć. No i taki smuteczek. Z widokiem idziemy, ale to nie jest ten aspekt smutkowy. Smutkowe jest to, że słyszę gdzieś tam dźwięk helikoptera. No, popularność tych karkonoszy w tej części Sudetów, no ze względu na najwyższy szczyt, śnieżkę i ekspozycyjne górki i dobrą pogodę i majówkę, no zazwyczaj są najmocniej zaludnione, więc tutaj najczęściej człowiek usłyszy dźwięk helikoptera. Oby nikomu nie była potrzebna interwencja ludzi z takiego ratowniczego śmigłowca. No, trzymajcie się wszyscy w bezpieczeństwie. Bezpiecznych szlaków, jak to się mówi. I nie ma tutaj ani cynizmu, ani sarkazmu, ani śmieszkowania. Bezpiecznych szlaków. Tu jest miejsce, gdzie nie wiem, ze 100 schodków i można sobie wejść na chojnik. I ja z tego rezygnuję. Byłem za dzieciaka, nie potrzebuję więcej. Może jeszcze kiedyś, tak specjalnie pod ten chojnik. Podejście całkiem fajne. Spotkałem na szlaku chłopaków z Jędrzejowa. Nie, no skąd z Jędrzejowa? Nie, my nie jesteśmy z Jędrzejowa, Wimber jest z Jędrzejowa. A, był. Jest rozlewane. Nie wiem, jak ja dojdę dzisiaj teraz do tego Karpacza. Nie z Wrocławia. Z Wrocławia. Ale możemy jeszcze do Jędrzejowa wrócić. Mocne chłopaki. No mega, dzięki. Ależ miałem kapitalne spotkanie. Przycupnąłem sobie na ławeczce, żeby psy napoić. A tu załoga, ciężkie plecoki. Gdzieś tam bushcraftowo. Wiatowy styl. Kurde, kojarzą mnie z kanału. Przynajmniej jeden człowiek mówi: ty prowadzisz kanał. No i się nie obyło bez dwóch luf. Lufa pytanie. Poszło, no naprzód Jędrzejów. Pozdrawiam chłopaki. Chłopaki chyba z Jędrzejowa nie są, ale nalewkę z Jędrzejowa posiadali. Już jakoś tak z humorkiem ruszam w ten szlak. I jakoś spowolnił mi krok. Ależ pozytywna załoga. No jak dotrzecie na ten odcinek, mili panowie, z panem Kaziem, pozdrawiam was wszystkich. Wielka piąteczka, mili ludzie. I życzę powodzenia w dalszej wędrówce, bo tutaj 5 dni tułaczki. U mnie jak zdrowie pozwoli, to 4, a u chłopaków 5. Coś pięknego, ale miłe spotkanie. Takie spotkania, tacy ludzie budują klimacik. Chyba muszę zacząć zabierać na wędrówki jakiś taki mały dzbaneczek, kurczę, z lekarstwem, co by się dzieli z ludźmi szczęściem. Ludzie mnie częstują, a ja mogę jedynie co, czekoladą odpowiedzieć. Pozdrawiam was, chłopy, jeszcze raz, ale miłe spotkanie, kurde. Naprawdę świetna, świetna dróżka za Borowicami. O, jakaś ambona, ale droga jest kapitalna. Nikogo, żywego ducha. Cisza, spokój, las. I coraz mocniej dające o sobie znać ptaki, wokalizy ptasie.
Jak widzicie, zszedłem już do Karpacza, w którym oczywiście nie ma nic ciekawego poza kilkoma widokami i serkiem z grilla za 3 ziko. multum lodu, ale wiedziałem, że tak będzie. Powiem wam więcej, 2,5 dnia szukałem noclegu w Karpaczu. Obdzwoniłem, nie wiem, z 40 miejsc, to spokojnie. Booking.com odświeżane, wpięcie w 5. Last minute, jakiś dom wypoczynkowy, czasowy, nie wiem, oldschoolowy jakiś trochę. Wrzucił ofertkę, no i pyk, zadzwoniłem. Okazało się, że minimum na 2 dni, a ja mówię, że na Bookingu można na dzień. No to pan mówi, no to jak tak jest na Bookingu, no to to jest ważne. No i kliknąłem na Bookingu i idę tam dzisiaj na nocleg, jeszcze niecałe 5 km. Ale chyba już się będę z wami żegnał.